Hej, tu Bredna Maruda na tym kanale, ale także na blogu, Facebooku, Instagramie i TikToku. Rozmawiamy sobie o kulturze i popkulturze, o filmach, serialach, musicalach, ale także o książkach i właśnie ten temat bierzemy dzisiaj na tapet, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o książkach, które czytałam w roku 2022 i które mnie subiektywnie, personalnie jakoś rozczarowały. Uważam je za najsłabsze, za najgorsze, za jakieś tam zmarnowanie czasu, niewykorzystany potencjał, whatever. Przy czym wiadomo, muszę tutaj zarzucić regułką, że hej, każdy z nas ma inny gust, to, że mi się coś nie podobało, nie znaczy, że nie może się podobać tobie, możesz czytać to, co ci się podoba, coś tam, wiecie, odhaczone. Plus, to są książki, które czytałam w roku 2022, niekoniecznie w tymże roku zostały wydane. Nie są też w żaden sposób one posegregowane od najlepszej do najgorszej, czy od najgorszej do bardziej gorszej. Lecimy chronologicznie, tak jak mam je według Goodreadsa. Moim pierwszym styczniowym rozczarowaniem była książka, którą czytałam trochę przed premierą, bo miałam możliwość objęcia jej patronatem, z czego zrezygnowałam. I jest to książka Brzydcy, jej drugie wydanie, ponieważ można było tę książkę, całą serię już u nas czytać. Wydawana była kiedyś przez wydawnictwo Egmont. Fabuła, nie ukrywam, wydawała mi się naprawdę interesująca, bo mamy tutaj taką dystopię, antyutopię młodzieżową, w której w jakimś tam konkretnym wieku młodzież może przejść operację plastyczną, dzięki czemu zaczyna się wpasowywać w jakieś tam walory, widełki, piękna, wiecie. Prawdopodobnie wszyscy wyglądają tak samo, są piękni jak Doda i Krzysztof Ibiś razem wzięci. Więc ja tutaj rozkminiałam, z czym to się wiąże, dlaczego, co tutaj państwo chce uzyskać, wiecie, co się za tym będzie kryło. I może fabularnie to do czegoś fajnego potem prowadzi, ale ja nie przetrwałam, bo bardzo odrzucił mnie od siebie styl, w jakim jest ta książka napisana, bo miałam wrażenie, albo jakby pisał to jakiś nastolatek, który nie jest do końca jakby literacko rozeznany, nie jest to Paolini, który napisał Eragona w wieku tam 15 lat czy ileś, tylko no widać tutaj niedociągnięcia, albo jakby to był jakiś szkic, wiecie, że ja sobie piszę książkę, robię szkice, jak ma jakaś scena wyglądać, ale potem wiadomo, ja to rozpisuję, poprawiam, a tutaj trochę jakby zabrakło tego drugiego etapu. Jakieś pourywane zdania, jedno nie klei się z drugim, bohaterka bardzo irytująca to raz, ale dwa, nie wiadomo co ona myśli, bo ona zmienia zdanie 3 razy w ciągu jednej strony, żeby to jakoś tam rozegrać, żeby to pasowało do fabuły, to znaczy ona z jednej strony jest przeciw tym operacjom, ale potem już się jej nie może doczekać, a potem znowu mówi, że to jest B, a potem dlaczego się nie zgodziłaś, przecież to jest super. Tam oczywiście musieli się trafić jacyś buntownicy i w zasadzie połowa książki to są podróże do tego drugiego miejsca i opisywanie tego, w którą stronę kto jak skręcił. No nie, ewidentnie coś nie pykło. Gdzieś tam mogłabym powiedzieć, że być może problemem jest tu fakt, że seria trąci myszką, to znaczy, że ona została wydana te lata temu i po prostu się brzydko zestarzała, ale zestarzeć to mam wrażenie mogła się fabuła, pomysł na fabułę, jakieś tam decyzje bohaterki, które powiedzmy teraz w świetle jakiejś tam poprawności politycznej nie do końca by nam pasowały jako odbiorcom, natomiast styl jako styl no po prostu jest słaby, jest to według mnie źle napisane i tyle. Moim drugim zeszłorocznym zawodem był Dar krwi, reklamowany jako retelling o Drakuli, dokładniej retelling z perspektywy żony Drakuli, z perspektywy listów, które ona pisze do tego Drakuli. Ja już pomijam fakt, że tam słowo Drakula nigdy nie pada, ponieważ nasza żona stwierdza, że on nie zasługuje na to, żeby go przedstawić z imienia. Ja tutaj obstawiam, że weszła kwestia praw do postaci i wiecie, nie mogliśmy jeszcze się odnieść bezpośrednio do Drakuli, ale wszyscy wiemy, że o niego chodzi. Ale już bardziej rozczarowało mnie to, że ja się spodziewałam raczej jakiejś takiej krwawej historii na przestrzeni wieków, gdzieś tam z elementami historycznymi, które pewnie mi jako niezbyt dużej fance, znaczy dużej wielkościowo tak, ale niezbyt entuzjastycznie podchodzącej do tematyki historii. No też by mi się to nie spodobało prawdopodobnie, ale na to liczyłam. Tymczasem okazało się, że to jest erotyk. Więc ja nie chcę mówić, że ta książka jest zła, co po prostu to nie jest gatunek, jako który jest reklamowany. Nikt mi nie powiedział, że tam jest tyle spicy scen. Bo tak naprawdę to, co tutaj dostajemy, to są kolejne sceny łóżkowe. Zmieniamy kolejne osoby w wampiry po to, żeby dorzucić ich do łóżka. Przechodzimy przez różne czasy, wieki, epoki,
kroki przez różne miejsca, a to Włochy, a to coś tam, po to, żeby znaleźć się tam w łóżku. Gdzieś tam za tym wszystkim kryje się jakaś tajemnica. Wiemy, że coś się wydarzy, że ta żona ma jakieś tam wąty do tego swojego męża Drakuli i że coś się stanie, ale tak naprawdę my od początku wiemy, co się stanie, w sensie to jest jakby oczywiste. Więc w sumie czyta się to w zasadzie tylko po te sceny dość szczegółowo opisane. Więc jeżeli ktoś lubi taki klimat, to proszę, ale jeżeli ktoś tutaj szuka krwawej historii o historii i o Drakuli, to nie jest to. Główny zawód tego roku to jest Bruno Whatever, książka napisana przez osobę autorską. Być może jest to Remigiusz Mróz, kto wie. Ale nie sądzę, żeby była to osoba ze społeczności LGBTQ+, bo niektóre rzeczy, które tam napisała, zachowania, stereotypy, wydają się dość krzywdzące. I wydaje mi się, że osoba, która do tej społeczności należy, nie chciałaby takich stereotypów powielać i na przykład takich sformułowań używać. To jest historia Bruna, który właśnie będzie odkrywał swoją tożsamość. Po pierwsze, Bruno jest whatever, czyli wszystko mu jedno, co mu ktoś zaproponuje, to on mówi, mi to rybka. Tylko że dość szybko się okazuje, że jednak nie, bo on na każdej stronie ma bardzo dużo rozkminek na temat tego, jak go inni odbiorą i co on ma powiedzieć i w ogóle. To po pierwsze. Po drugie, znajomych to ma takich, że o matko, co mu się każą wyautować, że skoro mu się podoba ten chłopak, to on na pewno jest gejem. Mimo, że Bruno miał dziewczynę, ale wiecie, w tym uniwersum Leogramskiego osoby biseksualne nie istnieją. Sam Bruno też tutaj się zarzeka, że nie jest gejem, nie, ale potem do klubu do gejów to by sobie poszedł, żeby się tam z kimś zadać, więc... No już nie wspominam o stylu pisania książki, bo tutaj osoba autorska bardzo stara się pisać po młodzieżowemu, to znaczy używać bardzo dużo slangu. Jak dobrze wiemy, nasz język się zmienia i ja już części z tych sformułowań nie zdałam, nie używałam, nie wiedziałam, co one znaczą. Być może to nie kwestia, że one się przeterminowały, tylko ja już jestem za stara i tego nie rozumiem. Ale wiecie, no język się zmienia. No, essy tam nie będzie, a prawdopodobnie gdyby teraz ktoś pisał książkę, to musiałby użyć tam essy, nie? Więc to się przeterminuje i będzie się to ciężko czytało za rok, dwa, trzy. A druga powieść, ona już jest troszeczkę lepsza, ale nadal poczułam, że jest to rozczarowanie, jest to autobiografia. Powieść z romansem męsko-męskim. W zasadzie jest tutaj tylko odkrywanie swojej tożsamości i ten romans. Ten romans jest niestety taki, że nasz główny bohater się ślini na widok tego drugiego chłopca. I to dosłownie, i to jest cały czas. I to jest okej, raz, drugi, trzeci, ale ile można? Do tego odniosłam wrażenie, że w tej powieści są osoby tylko z reprezentacji LGBTQ+, łącznie z rodzicami i tak dalej, bo tam naprawdę osoby hetero to ze świecą szukać. To, co wyszło na plus i ta książka dostała ode mnie tą gwiazdkę więcej, to jest kwestia religii, ponieważ ten drugi z chłopców jest mormonem, więc mamy tematykę tego, jak mormoni traktują osoby niehetero, jak to rodzice przyjmują, jak to religia tłumaczy i tak dalej. Więc jest to jakiś tam powiew świeżości w tym wszystkim, ale nadal jest to romans. Jak widzicie, tych najgorszych książek nie było wcale tak dużo. Cieszę się, że trafiałam w tym roku głównie na jakieś piątkowe, czwórkowe i tak dalej. Dajcie znać w komentarzu, jaka była najgorsza książka, jaką wy przeczytaliście w 2022 roku. Najlepszych książek roku będzie znacznie więcej. Ten film albo już jest, albo za chwilę będzie na kanale, ale są też inne filmy podsumowujące rok i zdradzające wam moje plany na rok kolejny. Także za dzisiaj, za uwagę wam bardzo dziękuję. Nie sypcie hejtem, bo nikt hejtu nie lubi, znaczy wy lubicie, znaczy hejterzy lubią, ja nie lubię. I mój psycholog też nie będzie lubił i mój portfel, jak będę musiała zacząć brać leki. Za dzisiaj wam bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie niebawem. Do zobaczenia, cześć!